Cześć, nazywam się Bartek Łęczycki. Dzisiaj opowiem w cyklu filmików Harmonika na start o troszkę bardziej zaawansowanych technikach grania rytmicznego i akordowego. Oczywiście będziemy się opierać na dwóch akordach, czyli wtedy, kiedy wciągniemy powietrze z kanałów 1, 2, 3, 4, będziemy mieć akord G-dur, a wtedy, kiedy dmuchniemy w te kanały, będziemy mieć akord C-dur. Aby zagrać taki najprostszy motyw Sonnyterego, którego styl już pokazałem pod koniec filmiku numer 1, muszę wprowadzić taki dodatkowy efekt takiego cmoknięcia na wdechu. Trochę brzmi to śmiesznie, ale faktycznie efekt jest dosyć ciekawy i warto go przećwiczyć. Brzmi to tak. Praktycznie bez jakichś wyraźnych dźwięków o wyraźnej wysokości wciągamy perkusyjnie powietrze. Wciągamy je dosyć tak gwałtownie, ale krótko. I to daje właśnie ten efekt, który jest potrzebny do tego motywu, który teraz omówię. Sonnyter miał bardzo, bardzo wiele różnych ciekawych takich patentów rytmicznych, a ten chyba należy do najprostszych. Posłuchajcie, jak on brzmi. Czyli w zwolnionym tempie. Na początku mamy ten kis taki na wdechu, prawda? Pokazuje kierunek przepływu powietrza. Wiadomo, które kanały wchodzą w rachubę. To jeszcze raz powolutku. Zaczynam od tego cmoknięcia. I później akord na wdechu. Czyli to jest dosyć prosty motyw. Przećwiczmy go chwileczkę w wolnym tempie. A teraz troszkę szybciej. Wymaga to odrobinkę czasu i myślę, że niebawem dojdziecie do perfekcji. Może teraz zajmiemy się też troszkę bardziej skomplikowanym motywem. Jest to motyw Bodleia. Bodley to jest legenda, jeśli chodzi o muzykę taką rytm and bluesową. Człowiek, który stworzył niesamowity rytm, który porywa do tej pory miliony słuchaczy. Oprócz tego miał prostokątną gitarę, pewnie bardzo, bardzo niewygodną do grania, ale my zajmijmy się motywem rytmicznym. Bodley, warto go też gdzieś tam wygooglować i sprawdzić na YouTube, odkrył taki rytm. Posłuchajcie. To jest taka jego najprostsza wersja. Zobaczmy teraz, co tam się dzieje. Oczywiście mamy dwa tylko akordy. Zaczynamy od akordu wdechowego, czyli od G-dur, a później przechodzimy do tych dmuchanych akordów. Czyli mamy tak. Jest na razie troszeczkę tak bez rytmu, ale zaraz nadamy temu rytm i będzie słychać, że jest to Bob Diddley style. O, jest jeszcze inna, może troszkę nawet prostsza wersja, bo te wartości są bardziej równe. Można nauczyć się obu. Ta druga wersja troszkę bardziej, nie wiem czy prostsza, tam jest po prostu więcej dźwięków. Tam jest 5 wdechów.
Później jest wydech. Jeszcze raz. Pauza, czynnie gramy. Wydech. Troszkę szybciej. Teraz mając taki rytm, możemy sobie też improwizować na przykład na dwie harmoniki. Jedna harmonika gra podkład, być może na niskiej harmonice C, a druga osoba gra na harmonice też w stroju C-dur, ale w tym regularnym, no i może sobie zagrać jakąś solóweczkę fajną. Jeśli gramy sami, to możemy sobie podzielić to na jeden taki motyw rytmiczny Bodleia, i jeden motyw, który mieści się no, w tym samym jakby dystansie czasowym improwizacji. Posłuchajcie, jak to może zabrzmieć. Oczywiście improwizacja była już dla zaawansowanych, ale motyw rytmiczny jak najbardziej jest w zasięgu osoby, która zaczyna grę na harmonijce. Jeśli Wam się filmik podobał, pamiętajcie o subskrypcji, łapki w górę, taki żarcik. No i moi drodzy, ćwiczcie najlepiej z metronomem, bawcie się harmoniką, miejcie dużo frajdy z grania. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć.